Ło, ślicznie wyglądasz. Dziękuję. No to jakaś randka? No, jak wyjście do kina można nazwać randką. No, wiesz co, to zależy, wiesz, z kim, nie? No bo ja skądzie, no to tak średnio była randka. Tak nie, idę z Łukaszem. O, no to super, no to... Czekaj, to coś poważnego? Nie, chyba jeszcze nie można tak powiedzieć. Zobaczymy. Wiesz, ważne, że lubicie ze sobą przebywać, nie? A reszta przyjdzie z czasem. O! Znaczy, żeby się nie pomyliło coś, ty się z Wojtkiem czy z Łukaszem mówisz, co? O cholera. Wojtek? Co ty tu robisz? Iwonka, ja przyszedłem ci powiedzieć, że wszystko, co mówiłem podczas napadu, jest prawdą. Ja chcę z tobą być i tylko z tobą, jasne? A ja chyba nie rozumiem tutaj czegoś. Jak to? Łukasz? Łukasz, poczekaj. Ja ci to wszystko wytłumaczę, bo... Kiedy indziej mi to wytłumaczysz? Ale ja... ja nie, naprawdę serio, nie wiedziałam. Iwona, nie chcę tu teraz być. Skoro nie chcesz... Łukasz, porozmawiajmy chociaż! Iwonka... Iwonka, ja naprawdę bardzo cię kocham i będę o ciebie walczyć. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz, że możesz tutaj tak wparować i odstawiać jakieś cyrki po tym wszystkim, co mi zrobiłeś? Dobrze, ja wiem, że namieszałem, ale uświadomiłem sobie, że zależy mi na tobie i tylko na tobie i wiem, że czujesz dokładnie to samo. A skąd ty możesz wiedzieć, co ja czuję, co? Oj, no po prostu wiem, okej? Okay? Dobra, wiesz co, jesteś tym samym zarozumiałym typem, który myśli, że wie lepiej od innych. Ale Iwonka, no dobrze, wiem o twojej rozmowie z Kasią, wiem, co o mnie mówiłaś. Co? No, Aneta mi wszystko powiedziała. Ale czekaj, o czym ty mówisz? Kotek, no, ja czuję dokładnie to samo. Bardzo cię kocham. Zaraz, o jakiej ty mówisz o rozmowie? No jak... Jak o jakiej?